Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest zwykle spore wyzwanie, bo jak człowiek funkcjonuje na co dzień w takim małym getcie akademickim, to zetknięcie się z prawdziwymi, wymagającymi odbiorcami no, bywa bardzo ciekawe, inspirujące i uczące. Chcę Państwu dzisiaj zaproponować taką krótką, ale bardzo gęstą opowieść o wsi tradycyjnej, która jest zależna, czy która była zależna od przyrody. Od przyrody, której woda też jest jednym z istotnych elementów. Jeżeli zerkniemy na wieś jako pewien jako rodzaj, nie wiem, archetypu, to będziemy mieli zestawienie natury i czynników antropogenicznych, czyli natury i zabudowy, prawda? I to i następne zdjęcie pokazują, który z tych czynników ma tutaj przewagę. Zwykle jednak jest to czynnik naturalny. Oczywiście można zakładać, że te pierwociny architektury powstawały w sposób bardzo naturalny, w warunkach, które mogły sprzyjać zamieszkiwaniu, i to było nad rzekami, natomiast w górach zwykle była to funkcja refugialna, schronieniowa, takiego osadnictwa górskiego. Tutaj kilka dosłownie zdjęć z mojej ukochanej Huculszczyzny. I nawet wtedy, kiedy te czynniki naturalne, te elementy naturalne mają przewagę, to no, wtedy, kiedy mamy do czynienia z krajobrazem rolniczym, to mimo że one są naturalne, to najczęściej jednak są wprowadzane i modyfikowane przez człowieka, tak jak tutaj widzimy zarówno pola uprawne, jak i nasadzenia śródpolne. Można, a tu nie widzę mojego tego, mojej kursora mojego. To może będzie łatwiej pokazać tu przy pomocy. Tu, o, prawda, nasadzenia śródpolne, które no niewątpliwie zostały tam wprowadzone przez człowieka i potrzebują wody do tego, żeby rosnąć. Czasami jest to tak, że po ludziach zamieszkujących jakiś teren zostają wyłącznie drzewa uprawne, drzewa owocowe, które wiosną kwitną i pokazują nam, że tam byli ludzie kiedyś. Nasadzenia mają też charakter kompozycyjny, bardzo często są to szpalery drzew czy też aleje i one również są elementem porządkującym bardzo krajobraz, elementem naturalnym. Natomiast jeżeli chodzi o taką bardziej uporządkowaną historię osadnictwa, to tutaj podwaliny pod klasyfikację taką typologiczną typów morfogenetycznych, czyli rozwoju osadnictwa wiejskiego położył Bogdan Zaborski swoją sławną książką o kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu w roku 1926. On tam, korzystając, posiłkując się pozycjami z języka niemieckiego, przedstawił taką propozycję klasyfikacji i w zasadzie ona przetrwała no niemalże do dzisiaj, niewiele się zmieniło. Później już współcześnie pani profesor Schulz wprowadziła swoją mapę pokazującą pierwszą połowę XIX wieku, jeżeli chodzi o typologię tych układów morfogenetycznych wsi. No i widzimy, że niektórych kolorów jest więcej, innych jest mniej. I to może oznaczać, że niektóre typy są
gęściej, częściej występowały wtedy, w tamtym czasie, a niektóre rzadziej. No i właściwie patrząc na taką mapę, możemy sobie zadać pytanie, czy któreś z tych typów były w jakiś konkretny sposób zależne od przyrody, od warunków naturalnych, czy też wyłącznie od tych warunków ekonomicznych, społecznych, no cywilizacyjnych. Wydaje się, że jest przynajmniej kilka, które można byłoby wskazać, takich układów przestrzennych wsi, które ściśle rozwijały się w zależności od warunków naturalnych. Na pewno wsie wielodrożne, tak zwane kupowe, one na terenach no, stricte rolniczych rozwijały się od czasów najdawniejszych. Tu jest Spicymierz koło Uniejowa, taka wieś służebna grodu uniejowskiego z XI wieku, ten układ przestrzenny, ale widzimy doskonale, że tu są starorzecza Warty. Czyli ta wieś właściwie na takim suchym, piaszczystym spłachetku terenu, ale wokół są mokradła. Więc na pewno te wsie kupowe mają bardzo ścisłą zależność od warunków naturalnych, od przyrody. Okres wielkiej kolonizacji niemieckiej w czasie no mniej więcej tak, XIII-XV wiek, to jest okres rozwoju gospodarki trójpolowej i takich bardzo rygorystycznych układów osadniczych, wiejskich, przydrożnych, tak zwanych ulicowych i owalnicowych. Tutaj też widzimy w tym układzie owalnicowym mamy bardzo dobrze widoczną sadzawkę, widoczny staw. To jest Swołowo koło Ustki. I można powiedzieć tak, że trójpolówka była możliwa na terenach nizinnych, które były no, rolniczo, nadawały się rolniczo do tego, żeby te uprawy raz na 3 lata zmieniać, tak? bo to były jare, ozime i ugorowane pola, prawda? W bardzo dużym skrócie te niwy były w ten sposób zagospodarowywane, bez wnikania już w jakieś większe szczegóły. Natomiast układem z tego samego okresu, no może troszkę późniejszego, bo 15-16, były łańcuchówki łanów leśnych, które były charakterystyczne dla terenów wyżynnych i górskich i które powstawały dlatego, że nie dawało się na tych terenach prowadzić gospodarki trójpolowej, więc trzeba było wynaleźć inny system i to są układy przestrzenne, które wyglądają mniej więcej w ten sposób. Ale chyba najbardziej takim układem przestrzennym wsi, który był zależny od przyrody i szczególnie od wody, było całe osadnictwo olenderskie. Olendrzy, Holendrzy, Olendrzy przez EN, różnie ich pisano, no to XVI, XVII, XVIII, właściwie aż do początku wieku XIX, dwie takie duże fale osadnicze, pokazane tutaj na schematycznej mapie przez Józefa Bursztę, jeszcze w końcówce lat 50. I to było osadnictwo, które szło głównie dolinami rzek i miało za cel zasiedlanie terenów podmokłych, terenów, no, słabo nadających się pod uprawę do tej pory, podmokłych i leśnych. Więc no, można powiedzieć, że to są te główne doliny rzeczne, które poddawały się temu osadnictwu. I trzeba przyznać, że było ono wcale gęste. To są te wszystkie czarne kropeczki. I tu mamy stan z początku wieku XIX. Żuławy Wiślane, tereny wokół Elbląga, to są też wsie typu olenderskiego, to były tak zwane rzędówki bagienne. Tutaj na Mazowszu, między Płockiem a Warszawą, wiele takich układów olenderskich powstało i bardzo charakterystyczny krajobraz kulturowy ze szpalerami wierzb,
które, jak się to mówiło, świetnie ciągnęły wodę z gruntu, prawda, i osuszały grunty, ale jednocześnie te pasowe układy wierzb sprzyjały temu, żeby w razie wylań rzek czy rzeki zatrzymywać płynące drzewa, płynące fragmenty budynków, to wszystko, co woda ze sobą niosła. Więc na Mazowszu tych osad holenderskich jest bardzo dużo w postaci rzędówek bagiennych. Z kolei w Wielkopolsce mamy sporo osad samotniczych, czyli takich kolonijnych wsi, gdzie po to, żeby się można było osiedlić, usypywano specjalne pagóry, tak zwane terpy, i na tych terpach stawiano domy. Holendrzy stawiali swoje domy. Ta ostatnia fala osadnictwa miała charakter leśny, to znaczy reszta wyrębu tych puszcz pierwotnych, tutaj mapa kwatermistrzostwa, lata 40. XIX wieku, sławna mapa kwatermistrzostwa, i mamy na stare osadnictwo średniowieczne, bardzo ładnie widoczne tutaj, wsie zwarte, takie tam ulicówki czy owalnice, nałożone te kolonie holenderskie, i widać wręcz granice wyrębu lasów, bardzo, bardzo regularne. I te kolonie holenderskie miejscami przetrwały. Jeśli chodzi o zabudowę, no to oczywiście sławne rysunki Klepela z Langhoffami, Winkelhoffami i Kreuzhoffami, tak, głównie gdzieś tam na Żuławach Wiślanych widoczne. Te, które najbardziej przetrwały tu, w naszym terenie, to są te mazowieckie budynki holenderskie. I teraz ciekawa rzecz, to są zagrody jednobudynkowe, będziemy mieli jeszcze dwa inne regiony, w których takie jednobudynkowe zagrody istnieją, zupełnie różne, bo to górskie regiony. Tutaj była sytuacja taka, że jeżeli płynęła woda powodziowa, mimo że to na terpie było, no to ta woda, dom był sytuowany w taki sposób, żeby ta woda napływała najpierw na część mieszkalną, a potem wypłukiwała wszystkie brudy z części gospodarczej i płynęła sobie dalej, a jednocześnie niosła znakomite namuły, żyzne, które umożliwiały prowadzenie rolnictwa. A w samej architekturze holenderskiej, no też ciekawe rzeczy takie, których nie spotkamy gdzie indziej, stodoła z Wielkopolskiego Parku Etnograficznego nad Jeziorem Lednickim, nadwieszona bardzo znacznie po to, żeby więcej zmieścić u góry, prawda? I jednocześnie ta część magazynowa u góry, żeby dół był wolny. Żuławy Wiślane. Czym są podparte te słupy wysokie? One stoją na kamiennych podstawach, które chronią je, jak przyjdzie woda powodziowa, przyjdzie zalanie, to chronią te słupy od tego, żeby no, nie nasiąkały wodą. Jest to naturalna izolacja przeciwwilgociowa w tym momencie dla takiej konstrukcji. Naturalnym elementem wsi były oczywiście wszelkiego rodzaju płoty, ogrodzenia, wykonywane z drewna przeważnie, plecione często, czasami żyjące, jeżeli wierzbowe, wzrastające, i one były właściwie na całym terytorium tutaj naszej Europy Środkowej. Na poprzednim były pokazane chyba Kaszuby, jeżeli dobrze pamiętam, tak, tutaj mamy Pokucie na Ukrainie, ale chyba najciekawszym płotem, i to takim też właśnie niezwykle naturalnym, jaki znam, były Worynia Huculskie, czyli wieczny płot, dwie żerdzie wbite, nawet 5-7 metrów wysokości, i związane chórzwą taką ze świerkowej kory, czy ze świerkowych gałązek uplecioną, i pomiędzy tym wieńcowo ćwiartki bierwion w zygzakowatej postaci, pastwiska, ogromne połacie pastwisk wydzielone tymi płotami, niezniszczalnymi praktycznie, bo wystarczyło wymienić żerć, jak zgniła, a te bierwiona były układane na kamieniach, więc taki płot był rzeczywiście wieczny. No później zaczynano płoty produkować półprzemysłowo, czy wręcz przemysłowo, też tachetki stawiać, ale
cały czas ten płot pozostawał recyklowalny, czyli on wracał do natury w momencie, kiedy przestał być używany, kiedy po prostu drewno uległo korozji biologicznej. Więc najpierw go podpierano, a potem się zawalił. Jednocześnie oczywiście możemy powiedzieć, że te płoty miały jakieś tam elementy wartości kulturowych w postaci drobnych wycinanek, które miały je upiększyć, co no, wiązało się z naturalną potrzebą piękna u ludzi. Co nam dzisiaj zostało? No, w najlepszym wypadku zostały nam drewniane płoty z betonu. Prawda? Jak się dobrze przyjrzeć, to mamy płot z chrustu u góry i mamy konstrukcję sumikowo-łądkową u dołu. Prawda? Nawet ktoś odwzorował sęki. Tak? Reklama producenta takich płotów znana mi sprzed kilkunastu lat brzmiała: razem upiększamy Polskę. Drewno. Drewno było podstawowym materiałem budowlanym na terenie naszego kraju i to pokazują zarówno rysunki Gerarda Ciołka sprzed II wojny światowej, to jest jego doktorat, gdzie te najciemniejsze to jest, znaczy drewno mamy chyba tutaj, tak, to jest pionowo. Te najciemniejsze to mamy więcej niż 95% budynków, tak, w tej Rzeczypospolitej międzywojennej, właściwie do granicy zaboru pruskiego, tak, ale to już są wtedy czynniki kulturowe, chociaż on tam w tej swojej pracy jeszcze obszary przywozu drewna też zamieszcza. No i nawet jeszcze po II wojnie światowej, końcówka lat 40., początek 50., to nadal jest w zabudowie wiejskiej no, kolosalna przewaga drewna w konstrukcji budynków, czyli materiał naturalny. Ściany, głównie wieńcowe, czyli no takie jak dziecięce studnie składaliśmy kiedyś wszyscy, prawda? Wiązane w narożnikach przy pomocy mniej lub bardziej skomplikowanych węzłów, mniej lub bardziej skomplikowanych wcięć. W różnych obszarach te są akurat, tutaj pokazuję, z Podhala, bo wszyscy je tak dobrze kojarzymy. I jednocześnie dla uszczelnień tak samo materiał naturalny, materiał pochodzenia roślinnego. Wcześniej był mech, później były wióry drzewne i do dzisiaj w ten sposób ta zabudowa jest utykana, prawda? Tutaj mamy z kolei gdzieś z Beskidu Sądeckiego mszone te połączenia i jeszcze wylepiane glinianą zaprawą dla dodatkowego uszczelnienia. Cały czas ten styk człowieka i natury jest tutaj bardzo blisko widoczny. A jak jeszcze Państwu powiem, że były obszary, gdzie to uszczelnienie bywało robione z nawozu krowiego, ono sobie wysychało, już nie pachniało, prawda, a funkcjonowało doskonale. Wylepić takim nawozem połączenia ściany to była bardzo sprytna sprawa. Różne systemy konstrukcyjne, sumikowo-łądkowy pokazany wcześniej, zamki płetwowe, to jest ten malutki tutaj, oj, tam coś przeskoczyło, przepraszam. Już miniemy, musiałem nacisnąć coś niebacznie, przepraszam. Zamek płetwowy, który jest tutaj widoczny. I jednocześnie na tych drewnianych ścianach często pojawiało się pobielenie, które no miało różne tam konotacje kulturowe, ale no przede wszystkim wapno, którym bielono, miało właściwości biobójcze. No więc kolejny materiał naturalny, który był wykorzystywany w budownictwie. Czasem to nie było tylko bielenie, ale jeszcze farbką do bielizny na niebiesko to malowano. Oczywiście no, te układy przestrzenne, takie uporządkowane, to już są czynniki kulturowe. I o tym dzisiaj nie mówimy, o tym nie opowiadamy, ale nie zawsze był to biały czy niebieski kolor, czasem był to kolor intensywnie brązowy,
Wtedy, kiedy odkryto właściwości ropy naftowej, to na przykład w Beskidzie Niskim, Beskidzie Sądeckim, w Bieszczadach używano ropy naftowej do impregnacji drewna. Pomijam sprawy bezpieczeństwa pożarowego, ale no żaden szkodnik, owad techniczny drewna, w takie zabezpieczone drewno właściwie nie wchodził. Konstrukcje wieńcowe nie były jedynymi, które stosowano w budownictwie wiejskim. Tam, gdzie tego drewna było mniej i tam, gdzie uwarunkowania kulturowe były inne, to były konstrukcje szkieletowe, również z drewna, wypełniane również materiałami naturalnymi. Nie mówię tutaj o pruskim murze, mówię o szachulcu raczej, gdzie jak przyjrzymy się takiej zniszczonej ścianie, to widzimy, że tu były żerdki. Czasami te żerdki były obwinięte warkoczem ze słomy i wylepione i wygładzone gliną. I taka konstrukcja była bardzo trwała, bo widać, że nawet w takim pokrzywionym stanie ona będzie sobie nadal stała. Czy drewno i glina były jedynymi materiałami budowlanymi, które używano do stawiania ścian? Nie. W Polsce używano również kamień i mógł być to kamień polny, no pozostały po przejściu lodowca, tu czy tu. Mógł być to kamień wapienny i on jest mi szczególnie bliski, bo na zachód od Łodzi i północ od Łodzi sporo tej zabudowy zostało, ale także ona funkcjonowała w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wydobywana na miejscu. I teraz spytają Państwo, poza wszystkim, że bardzo piękny jest ten kamień wapienny, spytają Państwo, dlaczego te materiały naturalne i dlaczego takie silne rozgraniczenie regionalne jest, bo rzeczywiście tak było. No przede wszystkim dlatego, że to były materiały dostępne na miejscu, nie wymagające transportu. A więc dzisiaj nazywamy to śladem węglowym, prawda, bo nawet jeżeli koń bąka puści, to będzie dwutlenek węgla, prawda. Nazywamy to śladem węglowym, ale generalnie chodziło o to, żeby było łatwiej. Więc korzystano z materiału dostępnego na miejscu i w ten sposób powstawały nawet całe wsie. Dzisiaj ten materiał jest trudny do wykorzystania, bo te domy miały stosunkowo dużą bezwładność cieplną i było bardzo trudno je ogrzać. W związku z tym one się kiepsko sprawdzałyby w dzisiejszych warunkach. Wspomniałem o glinie, ale na przykład tutaj na Suwalszczyźnie były całe ściany stawiane z gliny i jedynie betonowe czy kamienne obramienia otworów. To cały czas mamy do czynienia z materiałem absolutnie naturalnym i lokalnym. Takie wielkie pece gliniane, lepiono po prostu ściany. I to są zdjęcia z pierwszej połowy lat 90., gdzie jeszcze na Suwalszczyźnie trochę takich obiektów wtedy istniało. Czasami była to produkcja no niemalże przemysłowa, gdzie lepiono, czy tam no, formowano gliniane cegiełki, suszono na słońcu i tutaj materiał z książki Józefa Święcha z terenu Kujaw, pokazujący sposoby wiązania takich glinianych cegieł. Ściany mamy, no to dachy. Formy dachów znamy od czterospadowego do dwuspadowego, i to taka była ta ewolucja, albo w ten sposób, albo tak, prawda? Bez wnikania w to całe nazewnictwo. No dach musiał mieć konstrukcję i jeżeli widzimy taką sochowo-ślemieniową konstrukcję gdzieś z Podłowicza, to widzimy, że w tej konstrukcji ukryte są całe drzewa, prawda? Bo w przeciwieństwie do konstrukcji wieńcowych, które robiono głównie z sosny w tej części Polski, to takie szkielety dla stodu stawiano z drewna liściastego, głównie z klonu. I tutaj mamy parę przykładów takiego drzewa zaklętego w drewnie konstrukcyjnym. To ładnie dosyć wygląda. Czym kryto dachy? Przede wszystkim słoma, przede wszystkim żytnia, czyli tam, gdzie żyto uprawiano. Żeby żyto mogło rosnąć, potrzebna była woda. Tak jak zawsze, a woda w przyrodzie jest niezbędna. Różne sposoby krycia, na ogół po to, żeby ono było trwalsze.
Ale nie tylko słoma. W terenach jeziornych, w terenach nadrzecznych bardzo często używano trzcinę. Trzciny nie dało się związać samej z sobą, prawda? Przewróseł z trzciny nie dało się zrobić. Natomiast dało się pięknie związać ją drutem i zabezpieczyć, docisnąć żerdziami do konstrukcji. I ona wyglądała niezwykle też pięknie, a miała jeszcze tę dobrą właściwość, że z czasem krystalizowało wnętrze takiego źdźbła, stając się niepalnym, choć jednocześnie bardzo kruchym. Jeżeli patrzymy na to zdjęcie, to zaczynamy też rozumieć, dlaczego te dachy kryte materiałami naturalnymi no raczej nie miały przebić, tak? To znaczy raczej nie miały otworów, bo bardzo ciężko było te otwory uszczelnić. No i taki dach sobie trwał, porastał mchem, przez co gromadził wodę w sobie i procesy korozyjne następowały. I trzeba było strzechę wymienić. To nie były jedyne materiały do pokrycia dachów. Kryto również drewnem na różne sposoby. Tu mamy pokrycie tak zwanym wiórem osikowym, a tutaj pokrycie gontem, czyli deseczkami z wrębem i piórkiem, zachodzącymi jeden element na drugi, po to, żeby było szczelnie. I to nadal nie były jedyne drewniane materiały pokryciowe, bo tu z kolei mamy dranice, czyli długie, darte deski, zakopane, rejon Podhala zdarzały się, moja ukochana Huculszczyzna zdarzało się, po lesie dziś na Białorusi też zdarzały się dranice. One miały od 70 cm długości nawet do 3 metrów długości. Przy czym w bardzo sprytny, również naturalny sposób uszczelniano je, prawda? Kalenica uszczelniona taką żertką z pazami wyrobionymi wzdłuż, w które wsuwano te elementy dranic. Czasami ten gąt przenosił się również na szczyt budynku i tu mamy do czynienia z terenem Łemkowszczyzny. I tu ni stąd, ni zowąd znowu pojawia nam się wiór osikowy na Suwalszczyźnie, tuż przy granicy litewskiej. I jeszcze do tego te, no, takie w naturalny sposób starzejące się krzyże przydrożne, przy czym proszę zwrócić uwagę, jak ten wiór jest układany, osika, prawda? On jest układany w taki sposób, jak wiodełkę, że zawsze woda spływa od połączenia w dół. Przy czym te warstwy układano tak, to też jest właściwie piękny pojedynek człowieka z naturą, że jak zgniła jedna warstwa, to dokładano kolejną warstwę wióra osikowego na wierzch, aż do momentu, kiedy dach zaczynał trzeszczeć, tak? Było tych warstw 6-7, dach trzeszczał, to znaczy, że należało wszystko zdjąć i zacząć zabawę od nowa. Ale no nie przy każdym uszkodzeniu materiału trzeba było wymieniać to pokrycie. Tak to wygląda współcześnie. Znowu, czy to jedyne materiały pokryciowe? Otóż nie, bo zupełnie gdzie indziej, na południowym zachodzie, mamy łupek, który był wykorzystywany, czyli materiał skalny, wyrabiany na miejscu w postać takich dachóweczek, klepeczek i nawet wielokolorowy w zależności od zawartości chemicznej tej skały. Wrócę jeszcze na moment do kształtów dachów, dlatego że dach miał chronić. Dach chronił oczywiście przed wodą, ale dach chronił również przed wiatrem. I wtedy był konflikt, prawda? Bo wyższy dach dla lepszej ochrony przed wodą i niższy dach dla lepszej ochrony przed wiatrem. Jeszcze żerdzie i jeszcze przywalenie go kamieniami po to, żeby go wiatr nie zerwał. Ilustracja z Raimunda Friedricha Kaindla, jednego z pierwszych badaczy kultury huculskiej.
czy tutaj kolejna z Wołodymyra Szuchewycza, ze słynnego opracowania Huculszczyzna, właściwie pięciotomowego z przełomu XIX i XX wieku. No i teraz te dachy huculskie jak się przekształciły z czasem, tak? Bo te płaskie, kamienią prowołena chata to się nazywało, czyli chata no, przywalona kamieniami, to się przekształciło w taki dach, który był wysoki, ale jednocześnie schodził do samej ziemi, czyli pięknie chronił nam dom przed wiatrem. I tu kilka przykładów. Jeszcze z końcówki lat 90., z początku XXI wieku. I tu pragnę zwrócić uwagę na rzecz, która do nas wróci za moment. Funkcja ochronna domu też przy pomocy takich naturalnych rozwiązań. Dom się kończy tu w tym miejscu. Cały dalszy ciąg prawie do ziemi to są pomieszczenia gospodarcze, wieniec pomieszczeń gospodarczych, które okalały izby mieszkalne po to, żeby przytrzymać w izbie mieszkalnej ciepło. To bardzo dobrze widać tu, gdzie ten gigantyczny dach i tylko jakieś 1,20 m, 1,5 m od tyłu. Wszystkie okna od frontu, od strony słonecznej. Kolejny element współpracy człowieka z naturą w tej architekturze tradycyjnej. Oprócz wody, śniegu, które na dach czyhały, mieliśmy jeszcze inne zagrożenie. Było zagrożenie pożarowe. Wsie płonęły jak zapałki, szczególnie jeśli zabudowa była gęsta. Jak sobie próbowano z tym radzić? Mówi się, że od Słowacji przyszły do nas spichlerze sypańce. Bo cóż to? To nie dom chroniono, tylko zbiory chroniono przede wszystkim, więc to zboże po żniwach zebrane, czy w czasie żniw zebrane, trzeba było w tym spichlerzu ochronić. I to są spichlerze ze Spisza, no właściwie takie muzealne. Była specjalna konstrukcja dachu, czy właściwie sklepienia, takiego pseudosklepienia kolebkowego, drewnianego, które Państwu pokażę, ale sam dach był zrzucany przy pomocy bosaka. Można go było zrzucić, jak zaczynał się pożar we wsi i zostawał nam drewniany bunkierek. Coś takiego, co właściwie stawało się trochę niepalne. Tu jest ze Słowacji, to jest ze skansenu w Nowym Sączu. I teraz tak, bo ja tu sobie bajki opowiadam Państwu, ale właściwie pora na jakieś dowody, przynajmniej dla niektórych z tych twierdzeń, które podałem. No więc możemy spróbować się zastanowić na przykład, czy istniała zależność pomiędzy kątem pochylenia dachu a opadami, albo pomiędzy materiałem pokryciowym a opadami. No i oczywiście badacze zdążyli to już jakiś czas temu zbadać, i wiadomo, że im większa suma roczna opadów, tym wyższy kąt pochylenia dachów w ludowej architekturze. Dla materiału miało to znaczenie mniejsze, ale zależność także występowała. I te wykresy, te diagramy to pokazują, jak również pokazują to takie sugestywne rysunki tegoż profesora Gerarda Ciołka, które wręcz pokazują, no tu jest dla słomy i dla gontu, prawda, i kąty pochylenia w zależności od sumy rocznej opadów, czyli zależność istnieje. Mamy jeszcze jedną zależność, która została udowodniona, mianowicie zależność wysunięcia okapu przed ścianę po to, żeby chronić dom przed wodą opadową. I to są te dwa obrazki, które nam bardzo pięknie pokazują znowu. Im większe opady roczne, tym dalej wysunięty okap. Tu mamy w skrajnym przypadku na dole nawet 1,5 m i to dla terenów górskich była norma. No więc wtedy konstrukcyjnie trzeba było zadbać o to, żeby
rysie wystawały jak najdalej, czyli te końcówki belek, które niosły płatew podtrzymującą krokwie. I na różne sposoby to rozwiązywano. Tutaj mamy beskidzko-niskie rozwiązanie, a tu rozwiązanie z księstwa łowickiego ze skansenu w Małżycach. Czemu jeszcze mógł służyć ganek? Ano, ganek mógł służyć temu, żeby suchą nogą przedostać się z miejsca na miejsce w obrębie gospodarstwa. Szczególnie ważne było to wtedy, kiedy to były gospodarstwa jednobudynkowe albo takie właśnie zamknięte z dziedzińcem wewnętrznym, jak Grażdy Huculskie. I widzimy, że na tym ganku się mnóstwo działo, prawda, pod tym dachem. Toczyło się życie przez całe lato, przez cały okres ciepły. On ewoluował, z frontu przeszedł również na boki i od tyłu. Czasem był wsparty na słupkach, tworząc po prostu obszar wolny od opadów. Ale to szczególnie widać na tym zdjęciu. On chronił nas jeszcze przed jedną rzeczą. Chronił izbę mieszkalną przed przegrzewaniem przez słońce. Czyli jeżeli moglibyśmy mówić o architekturze bioklimatycznej współcześnie, czyli takiej, która no, idealnie stanowi odpowiedź na warunki naturalne, no to właśnie mamy przykłady, że ludzie wiedzieli to grubo przed nami, jak to rozwiązywać i radzili sobie z tym absolutnie doskonale. Mamy też na Żuławach bardzo podobne rozwiązania podcienia, wszelkiego rodzaju podcienia stanowiły funkcję ochronną przed wodą opadową i dawały cień, dlatego podcień, prawda? Czasami chroniły wyłącznie ścianę, tak jak tu w skansenie w Olsztynku dom mazurski, nie miały funkcji użytkowej dla człowieka. One wyłącznie chroniły ścianę, bo okap chronił wzdłuż połaci, a od szczytu nie było jak ochronić, więc chroniono w ten sposób. Co jeszcze ważnego, jeśli chodzi o dom? No dom miał dawać ciepło, miał nas chronić. W związku z tym trzeba było doskonale rozwiązać urządzenie ogrzewcze, doskonale rozwiązać piec. Tych typów pieców w architekturze wiejskiej było naprawdę bardzo dużo. Ja pokażę dosłownie chyba 2 czy 3. I one przecież też są wylepione z gliny układanej na drewnianym szkielecie, więc cały czas jest to naturalna architektura z materiałów miejscowych, lokalnych, zbieranych na miejscu po to, żeby ten piec zbudować. Jeszcze tam końmi trzeba było kopytami tę glinę wymiesić, co zresztą dla koni było zabójcze, tak między nami mówiąc, ale no, powodowało, że ona była dobrze wyrobiona i dobrze się ten piec stawiało. Nie istnieją już te piece, które tutaj fotografowałem. No jeszcze ten pierwszy w latach 90. Ten jest już z początku XXI wieku. Opalano drewnem tam, gdzie drewno było, ale tam, gdzie drewna brakowało, trzeba było znaleźć inne rozwiązanie. I znowu mamy ślad działania wody, bo to jest torf. Torf pozostał po stawach, po gliniankach dawnych, prawda, po rozlewiskach i stał się materiałem opałowym. Dom trzeba było ocieplić i ocieplano go choćby w taki sposób, snopki słomy układając jako izolację termiczną. Dom trzeba było zabezpieczyć od wiatru, w związku z tym tworzono zagrody zamknięte. Tu mamy Grażdę Huculską, chyba najbardziej znaną zagrodę zamkniętą, jaką można sobie wyobrazić, i przykłady tych grażd, ostatnie już, jakie udało nam się fotografować, jeżdżąc po Huculszczyźnie jeszcze w latach 90. I jeżeli, no jest ich oczywiście więcej, ale nie mamy na to czasu tutaj w tej chwili. Jeżeli przyjrzymy się diagramowi rozwoju formy przestrzennej, funkcjonalnej,
takiej tradycyjnej zagrody huculskiej, to widzimy, że że to były konstrukcje modułowe i że dążyły do tego, żeby tę pojedynczą początkowo izbę obudowywać stopniowo coraz większą liczbą pomieszczeń dodatkowych i na końcu wzbogacić ją o ogrodzenie z przodu, co powodowało, że mieliśmy tylko jedną, jedyną ścianę zewnętrzną, która była narażona na działanie czynników naturalnych. Cała reszta była już chroniona termicznie i przeciwwiecznie, poprzez wieniec pomieszczeń gospodarczych. To doskonale widać tutaj w diagramie pokazującym Grażdę i myślę, że też nie najgorzej w tym rysunku obrazującym taki syntetyczny przykład przekroju przez obiekt. I znowu, czy to są tylko jakieś głodne kawałki opowieści o żelaznym wilku? No nie, bo dało się udowodnić i myśmy na przełomie wieków z kolegą profesorem Dariuszem Hejmem spróbowali sprawdzić, czy ten dom huculski z tymi pomieszczeniami obudowującymi i z frontowym ogrodzeniem rzeczywiście dawał ochronę. I okazało się, że zapotrzebowanie na energię było od tam kilkunastu, 18 do ponad 20% niższe w tych budowlach o bardziej skomplikowanym układzie funkcjonalnym. To dwa takie teksty, które wtedy dawno temu opublikowaliśmy i to zostało sprawdzone przy pomocy programów komputerowego wspomagania, do których wprowadziliśmy dane dotyczące temperatury, dotyczące temperatury zewnętrznej. Więc jest to udowodnione, tak, że ten dom tradycyjny był domem, który dobrze zabezpieczał ludzi przed warunkami naturalnymi. Mały detalik. Właściwie niemalże wszystkie przedmioty używane przez dawnych mieszkańców wsi były też stworzone przy pomocy materiałów występujących na miejscu, występujących lokalnie. Właściwie niemalże bez użycia metalu, jeżeli to było drewno, to było drewno od początku do końca, że zamek w drzwiach też był drewniany i klucz do tego zamka tutaj też był drewniany i zasuwa drewniana i ławki jak w Jalowskim Zamku Współczesnym też były drewniane i tu mamy sytuację klucza włożonego i zasuwki odsuniętej po to, żeby otworzyć drzwi. Więc właściwie wszystko, czym ludzie dawniej na wsi się posługiwali, było wytworzone przez nich na miejscu. Także przemysł wiejski miał się świetnie we współpracy z naturą. Młyny wieczne meły zboże na mąkę, na kaszę i oczywiście nie przetrwały wraz z uprzemysłowieniem produkcji i musiały upaść. To było nieuchronne. Takie trupy wybebeszone jeszcze jakiś czas temu nas straszyły. Troszkę dłużej przetrwały młyny wodne, chociaż najczęściej już nie napędzane wodą, tylko podłożono tam silniki elektryczne i działały, więc też już z niektórych z nich jedyne co pozostało to było tyle. Domowi zawsze towarzyszyła zieleń dookoła i to były i wysokie drzewa duże, które chroniły, dawały cień latem, chroniły przed piorunami, ale to były również kwiaty, to były ogrody kwiatowe, warzywne, czyli ta przyroda cały czas w życiu mieszkańców wsi była bardzo silnie obecna. Podobnie jak ptaki, o których dzisiaj już mowa była. I teraz już kończąc, widzę, że właściwie chyba bardzo dobrze się udało czasowo, bo 44 minuty na razie minęły, tak, ale przejdziemy do współczesności.
Co się dzieje wtedy, kiedy człowiek naruszy tę kruchą równowagę swojego życia no, w kontekście przyrody? I teraz będą dosłownie dwa czy trzy obrazki sprzed, no, sprzed trzech tygodni z Kotliny Kłodzkiej. Ano dzieje się to, że przyroda w sposób bezwzględny rozprawia się z tymi, którzy no, weszli na jej terytorium, nie próbując z nią współpracować. Nie zapominajmy, że woda jest, potrafi być potwornym żywiołem, że potrafi zniszczyć na swojej drodze dosłownie wszystko. Tutaj maleńki strumyczek z boku, znaczy w Kotlinie Kłodzkiej, ale z boku tych wsi w Dolinie Białej Lądeckiej, to jest wieś Skrzynka, gdzie taki zakuty w kamień jeszcze przez Niemców strumyczek zdewastował pół wsi, prawda? No to już są efekty działania Białej Lądeckiej i wszystkie związane z tym konsekwencje. Wieś była zalana prawie w całości. To prawie czyni wielką różnicę, bo możemy zastanowić się, że jeżeli prawie, to znaczy, co nie było zalane. Otóż po to, żeby to sobie sprawdzić, czy przynajmniej zacząć się nad tym zastanawiać, warto zerknąć na trochę starsze odwzorowanie przestrzeni, na mapkę, która też wprawdzie nie jest bardzo stara, bo jest z drugiej połowy XIX wieku. I co my na tej mapie widzimy? Widzimy na tej mapie, że tu jest skarpa, wysoka skarpa, która ogranicza nam dno doliny. Po tej stronie tej skarpy nie ma, no dosyć płaski jest teren i w sposób swobodny się wznosi. I teraz jeżeli zobaczymy, w którym miejscu było zalanie, to zobaczymy, że część wsi zalana nie jest. I to jest akurat ta część wsi, w której jest zamek, w której jest kościół parafialny, w której są wszystkie duże folwarki, chyba ze trzy albo cztery tam w tej wsi są. No i część zabudowy. I prawdopodobnie, a wieś ma metrykę XIII-wieczną, to znaczy pewnie starszą, ale tam w 1200 którymś roku po raz pierwszy jest wymieniana. I prawdopodobnie, kiedy na początku XIX wieku, czy może jeszcze w końcu XIX wieku, Dolny Śląsk się bardzo intensywnie rozwijał, zaczynało wchodzić tam no, protoprzemysłowe włókiennictwo, był boom budowlany i rozbudowywano wsie. Kiedy później budowano kolej, no to postanowiono wykorzystać te dna dolin i te ogromne, niemalże latyfundialne, czworoboczne gospodarstwa, które tutaj widać na mapie powstawały, no prawdopodobnie wtedy przekroczono tę magiczną granicę. Przy czym ci ludzie wówczas zdawali sobie sprawę z tego, że teren jest narażony, ponieważ piwnice były bardzo dobrze zdrenowane, woda z piwnic po przejściu wielkiej wody odeszła w ciągu paru godzin, z podwórzy woda spłynęła, został tylko muł, przez mieszkania woda przepłynęła, został tylko muł i nasiąknięte ściany. Nawet z pól uprawnych woda zeszła, bo okazało się, że one historycznie też były pokryte drenażami, prawda? Te drenaże częściowo zostały zniszczone w momencie, kiedy weszła orka głęboka na tych polach po II wojnie światowej, maszynowa, ciężkimi pługami głębokimi zaczęto orać, no to wyorywano ceramikę, prawda? Ale ludzie opowiadali nam, że na podwórzach domów, tych gospodarstw wielkich, znajdowali, odkopywali przy okazji jakichś prac no, kanalizacyjnych na przykład, wykopywali żeliwne rury drenarskie z otworami, więc podwórza też były zdrenowane. Czyli ci ludzie brali pod uwagę ryzyko, że mogą zostać zalani, tylko nikt nie brał pod uwagę tego, że będzie się zmieniał klimat i że ci, którzy mieszkają tam w tej chwili, są zalani niektórzy trzeci, niektórzy czwarty raz i mówią, mamy dosyć, wyprowadzamy się stąd. Być może to jest najrozsądniejsze rozwiązanie.
No cóż, duch w narodzie mimo wszystko nie ginie i już rzeczywiście na sam koniuszek. Takie zdjęcie, które ogromnie mnie ujęło, to po prawej stronie. Kompletnie rozwalona kapliczka przy domach i ktoś postawił kamienny wazon, taki jak na cmentarzu się stawia, i na tym dolicę z ocalałym kwiatem. Dookoła brud, śmieci, zniszczenie, muł i smród. I ta kapliczka z szacunkiem dla Najwyższego cały czas funkcjonuje. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.